Siemaneczko, mordy i wariaty. Mamy dzisiaj 21 kwietnia roku pańskiego, wiadomo którego, 2021, bo kiedyś się pomyliłem. A z tej strony Krzychu, witam Wam w kolejnym vlogu. Jak widzicie, będziemy się później starali po przywitaniu pokazać, jak sypiemy. Zależało nam na czasie, spieszyliśmy się bardzo. Mianowicie siejemy kukurydzę. Kto pamięta pole, na którym w zeszłym roku były poletka. Podzieliłem, przesłuchajcie, w tym roku sianie na dwie części, z racji, że rok jest jaki jest. Będziemy siali 15 hektarów. Dzisiaj, mam nadzieję, że się wyrobimy, bo już godzina prawie 16. Dlatego też siejemy, słuchajcie, dzisiaj akurat takie mieszance flint z dentem. Jest to Hulk i jest to MAS 22R. Będziemy jeszcze siali 29T. Myślę, że okno pogodowe będzie 2, 3, 4 maj. Teraz nadają zimno, a tam to jest typowy dent, więc potrzebuje więcej, bardziej ciepłą ziemię, słuchajcie. No ale czas też jakby nagli, nie mogę wjechać opryskać. Pszenicy niektórych po prostu, no bagno, jest cały czas bagno. Niektóre pola na kukurydze leżą jeszcze nieruszone. Też jest bagno, stoi woda, więc musimy sobie po prostu na raty jakoś z czasem z tym radzić. Siejemy, słuchajcie, 86 tysięcy nasion na hektar. Podsiewacz 150 kg polidapu, czyli fosforanu. Wcześniej rozsiane było 350 kg kornkali i 200 kg mocznika. Myślę, że świat i ludzie, na ten moment, rok zapowiada się mokry, na ten moment. Więc myślę, że powinno to jej wystarczyć, żeby była naprawdę piękna, śliczna kukurydza. Fajne pole na fotowoltaikę, tu jest słaba ziemia. Średnie napięcie, widzicie, wskos. Kusi bardzo, ale lewy worek. Robert to już nam zakłada. Nawozu jeszcze sporo ma, ale sypiemy, wyjdziemy, zobaczymy, jak to fajnie wciąga. Proszę się nam buja, jak zahamujemy, ale dobra, dosyć. Zakupy mamy tutaj, bombonierkę, bo dzisiaj mojej mamy 70. urodziny. Siemanko, korzystacie z zakupów w sieci? Letyshops to serwis cashback, który pozwala zwrócić część wydanych pieniędzy z każdego zakupu online. Cashback to prawdziwe pieniądze, które możesz wypłacić na konto bankowe lub PayPal. Strona współpracuje z ponad 3,5 tysiącami sklepów, takimi jak Allegro, AliExpress, Booking czy Media Expert. Przykładowo zamawiacie coś za 1000 zł z Allegro, używając Letyshop. Akurat mamy tutaj 14% cashback i 140 zł powróci Wam na konto, gdzie możecie to potem wypłacić. Co kilka dni na różnych sklepach pojawiają się podwyższone cashbacki, co warto wykorzystać. Rejestracja jest bardzo prosta i można ją dokonać dosłownie parę kliknięć. Pamiętajcie też o programie Polecaj i Zarabiaj. Znajomy rejestruje się przez Twój link polecający. On dokonuje zakupów na ponad 50 zł w ciągu 30 dni. Otrzymujecie razem po 10 zł na saldo. Zainstaluj wtyczkę, która przypomina o aktywacji cashbacku na stronie, gdzie jest to możliwe, na której właśnie się znajdujemy. W opisie znajdziecie potrzebne linki do rejestracji i dostęp na 7 dni konta premium. Dajcie znać w komentarzach, czy się zarejestrowaliście. Ruszamy na zakup. Zdarzyło, nie? No wspieramy Polskę, bo kiedyś na filmiku mi zarzucili, że miałem chyba na lucernę nazwie Amosik ten z Posagro, że wspieram ruskich, nie? A więc Zoszmek, tam jest słup i on jest bardzo wąsko od miedzy. Tu będziesz musiał chyba się zesunąć. Słuchajcie, tu nie ma się nam to lepiej łatwiej, nie widać. No, zesuniesz się do środka i przejedziesz i ten, nie? Tak Piotrek robi. Chociaż Piotr to i tak nie dosiewa z mocą do słupu, bo on jeździ maszyną tak jak ty, tak samo wie, że wie. Może z słupy to pół biedy, bo go widać, ale studzienka coś. Zobaczymy, jak urośnie nam Hulk. Zdjęcie jeszcze zrobimy ładnie. Tak sypiemy.
Tam masz mega ten, jak ta piętrówka, to w miedzy jest studzienka, będziesz widział. W miedzy, nie? Na samym rogu pola na samym, ale to już tam pojedzie dotyka. Robert zaraz poleci, tam te trzy kamienie złapie, co są, wiesz. Dobra. No i na pozostałe pola dzisiaj mamy 22R. Także za chwilę widzimy się w kabinie. Lecimy złapać kamienie, słuchajcie. Jak miał tonę nawozu, to chociaż ma przodzik na przodzie, to lekko podrywało mu prawie przednie koła. Czyli jaki to jest ciężar to wszystko. Tam nie ma żadnego wałka, żadnego łańcuszka. Wszystko elektryka, hydraulika. Na stawę może robić nasion co 100, czyli na przykład 86 tysięcy, 100, 200, 300, 400. I nawóz też bardzo precyzna regulacja. Wszystko bez wychodzenia z kabiny oczywiście. Ale mnie zakurzył! No, a woda stoi na innych polach. Słuchajcie, jesteśmy na kolejnym polu z Szymkiem i teraz co? Wypuszczamy nasiona, bo będziemy siać inną odmianę tutaj. Szymek tutaj przed chwilę chciał zasiać sąsiadowi, no może sąsiad by się ucieszył pewnie, bo też będzie kukurydza. Tutaj u sąsiada poszło. Zobaczcie, będziemy to obserwować. Chyba zero nawozu, ale na to pole, na tamto i na bok 7 łódek kurzego gnoju. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Może kurzy gnój się okaże lepszy od nawozów? I czemu nie? I może tańszy? Bo jakby z krótkiem poletka siejemy, to wpuszczamy wiaderka, później przysypujemy, wiesz, bo są małe te jednostki siewne takie, nie? I tu będzie już odmiana inna, 22R. Też Frittent, mieszaniec. Także odporna na zimne temperatury. I teraz sobie obraź, słuchaj, że my z Piotrem siejemy poletka. Widziałem na filmie. Wypuszczamy co chwilę, a Piotrek już się gotuje, nie? Ale później mówi, że jest dobrze. I siadamy do 724. Ja jestem człowiek duży ogólnie, także, ale dam radę. Tutaj ta kabina jest obszerna, zmieścimy się spokojnie. Jedziemy. Słuchajcie, jedziemy. I siejemy. Chyba nie wiem, czy Piotrek kiedyś tak mi zapomniał, wiesz co? Rozszerzyć nad jakimś zasiał ze złożonym na tym kawałku. Ja tak, zobacz, prosto jest chuja prosto. Tak samo, wiesz, u mnie tak samo jest, tak samo. Ojciec mój mówi, że ja nie potrafię prosto ujechać agregatem na polu. No nie potrafię. Bo ja się oglądam do tyłu, czy opryskiwaczem, czy co się dzieje z tyłu. Mój ojciec zrobi ci jak pająk, linię prostą. Ale z tyłu co się dzieje, to już go w ogóle nie obchodzi. Czy tam rozumiesz? Siemnik się urwał, został z tyłu, cokolwiek, nie, ale, ale prosto, no. Co mi się podoba, ten właśnie to, że ma. Obroty są cały czas te same, czyli tam siemnik chce wszystko zrobić, co robi. A tutaj powolutku co cofamy. Wszystko, co joysticka obsługuje, to Szymek, kurna. Wiesz co, mam wrażenie, że trochę Szymek chyba ciutkę za głęboko uprawiłem, co? Powiedz mi. Tak, bo jest tak próżno bardzo, nie? No tak, wiesz, ale wiesz co, teraz jest tego rodzaju, że w zeszłym roku naprawdę tam na górce, bo tutaj to starałem się, bo to jest piasek, a tam znowu taka glina, nie? Piasek, glina, takie mamy tutaj przepłody niestety, ale wiesz co, o co się starałem, że o to, żeby to wszystko miało jednolite, ale nie mogłem zaorać. Tam mnie wystawiało z bruzdy, hejs, który ma 160 koni, go wywalało i urknąłem 3 razy i mnie wyciągał. Dziury powstały i te dziury nie mogłem zarównać w ogóle, wiesz, tutaj, nie? Zimne, że tutaj po tej mokrej wiosnie mogę tutaj, wiesz, urnie, że tak powiem, jeździć, a tam dalej mam pole, które też czeka na sianie, na piatka. No i tam, nie wiem, 2 tygodnie, 3 jeszcze trzeba czekać. A tam na bazie czym jeździć, jakim Jaguarem? 950, 850. Tak, Piotrek. Jak Gabryś mój? Tak, tylko w tej nowszej budzie. No, bo Gabryś umie jeździć. Tak. Pozdrawiam mnie Gabrysia. Pozdrawiam Gabrysia. Pozdrawiamy Gabrysia i niech się później męczy. Pozdrawiam Gabryja, kurwa. Także Gabryś jest tutaj stały wywalec. O traktorze wam nie powiem, bo traktor jest super, bo wiadomo, ale nie każdy stać na fenta, słuchajcie, ale siewnik, no to jest kapitalny.
bo nie ma lepszego silnika i moim zdaniem na ten moment na świecie. A tutaj rwało się, do góry szedł tym wielkim, tym dużym pensie, nie? Tutaj by wyciągał to. Ale też nie chciałem tego gruberem targać, mówię, dobra, dwa dołki zostaną, kurza też nim zejdzie, nie? Zaczęliśmy koło 15 hektarów. Będziemy mieli porównanie, czy ten siew wcześniejszy był lepszy, czy późniejszy był lepszy. Zobaczcie, skowronki śpiewają. Ale to chyba jest ostatni dzień śpiewania na fosforan. Kończymy to pole, słuchajcie. I spotykamy się na sianiu polotek z Tomkiem, z Michałem. Porobimy fajne rzeczy, żeby to nam pokazało. Miejmy nadzieję, że będziemy się mogli spotkać na tym. Za chwilę będzie pada w nocy deszcz, także pierwsza jakby odsłona siania kukurydzy z mojej strony to jest tyle. Trzymajcie się mordy. Do zobaczenia. Cześć.